To ja bardzo. Dobry wieczór. Chciałam jeszcze coś powiedzieć poza nagraniem, ale widzę, że już jesteśmy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę się spotkać z Łukaszem Kozakiem, mediewistą, ekspertem od technologii i nowych mediów, twórcą najpopularniejszych w sieci zbiorów zdigitalizowanych, na przykład stare obrazki ze zwierzętami. Oglądam. Bardzo lubię. Łukasz jest autorem z całego sukcesu Polony. Jest osobą, która bardzo kreatywnie i cały czas tworzy i robi niezwykle ciekawe rzeczy. Łukasz prowadzi również w Polskim Radiu audycję pod świetnym tytułem Kryzys wieku średniego. Bardzo mi się to podoba, ponieważ czuję, że się łapie. Jest autorem naprawdę licznych prac naukowych, książek i jak sam powiedział, pandemia mu służy, bo napisał dwie książki i ja bardzo się mam nadzieję, że o nich coś jeszcze opowiesz. A spotykamy się z Łukaszem w czwartku na luzie, czyli w naszych spotkaniach prowadzonych w ramach działania Instytutu Polonika, który bada, chroni i popularyzuje wiedzę o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą. Czwartki spotykamy się i nie rozmawiamy bardzo poważnie. I dziś porozmawiamy o wampirach, porozmawiamy o żywych trupach. Dziękuję za zaproszenie, przede wszystkim za ten wstęp. Czuję się lekko zawstydzony. Nie wiem, czy jestem aż tak fajny. No, o wampirach. Masz szpadel za sobą, więc nie możesz. Rydel. Mówiąc szczerze, nie tyle o wampirach, co o upiorach, ponieważ to, co my nazywamy wampirem, znamy z kultury popularnej, znamy z wielu filmów, książek, to jest pewien element, który został bardzo mocno przetworzony. I te wszystkie wampiry, które znamy z właśnie filmów, te takie blade, ładne, arystokratyczne, są tak naprawdę dalece różne od upiorów, które masowo występowały na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Bo tutaj już sam tytuł, czy Polacy wynaleźli wampiry, wymyślili wampiry, jest trochę zwodniczy, bo powinniśmy tak naprawdę patrzeć na całe wielokulturowe społeczeństwo Rzeczpospolitej i rozważać te wierzenia, jak ja lubię nazwać upioryczne, rozważać je w kontekście tak naprawdę przenikania się kultur. I spoglądając na czy materiały etnograficzne, czy na źródła historyczne, okaże się, że mamy wielkie szczęście, ponieważ chyba na terenie dawnej Rzeczpospolitej funkcjonowało najwięcej nazw określających tę istotę, która dzisiaj jest wsadzana pod ten nawias wampira. Czyli mieliśmy strzygi, strzygonie na południu, Małopolska, Śląsk, część Mazowsza, całe, dziś powiedzielibyśmy, kresy, czyli tak naprawdę pogranicze polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie, a później dzięki romantykom głównie cała w zasadzie Polska, no to funkcjonował upiór. Z kolei w Wielkopolsce i u Kaszubów na Pomorzu funkcjonował wieszczy. Każde to słowo ma inną etymologię, mimo że odnosi się do tej samej postaci i każde przywędrowało skądinąd. Ja będę cię o to wszystko pytać na pewno. Ja przygotowałam się do dzisiejszego spotkania. Łukasz nie o wszystkim wie, co ja dzisiaj tutaj ze sobą mam. A mam dużo różnych rzeczy i wszystkie je po kolei pokażę i będę chciała na pewno się spytać cię, czy moje zabezpieczenie ma sens i czy chociaż jedna z tych rzeczy jest sensowna. A mianowicie, słuchajcie, ja dzisiaj mam tak. Osikowy kijek, nie najpotężniejszy, ale jednak. Zabrałam ze sobą dzisiaj sól, różowa himalajska, więc nie wiem, czy dobra, prawdę powiedziawszy, czy nie lepiej ta zwykła biała. Nie wiem, nie jestem tutaj ekspertem. Czosnek, dużo, muszę powiedzieć, że intensywnie pachnie. Zabrałam ze sobą aniołki, na wszelki wypadek. Zabrałam ze sobą świece. Miałam wrażenie, że powinnam mieć gromnicę, ale nie znalazłam gromnicy. Po prostu wzięłam czarną świecę.
woda święcona być rozumiem, że powinna. No i oczywiście zabrałam ze sobą różaniec. To wydaje mi się, że jest dość dobrym zabezpieczeniem. I na koniec zabrałam oczywiście ze sobą płyn antywirusowy, tak na wszelki wypadek, żeby być na czasie. Więc mam to. I mam również ze sobą dwa kamienie, z których można było zrobić płyty nagrobne, ponieważ słyszałam gdzieś, że w zależności od tego, z jakiego kamienia robi się płytę, to można utrudnić wyjście z grobu. I w pełni jest mi przykro, ale nie zdążyłam znaleźć nigdzie wrotyczu, który też słyszałam, że dobrze działa. No więc jestem bardzo przygotowana, a i werbeny nie wzięłam. Też słyszałam o tym, że to dobrze działa, więc zastanawiam się, czy jak zebrałam te wszystkie rzeczy, to już jestem bezpieczna, zwłaszcza ten spray antywirusowy, czy w ogóle to nie to. Spray antywirusowy to jest akurat bardzo dobry trop, ponieważ upiory czy ludzi wychodzących z grobu oskarżano o roznoszenie zarazy i bardzo dobrze do nich pasuje określenie dzisiaj często funkcjonujące pacjent zero. Pierwszy o tym pisze dokładnie w 1600 roku Herkules Saksonia. To jest w ogóle świetna historia, ponieważ kiedy Jan Zamoyski ma do czynienia z plagą kołtunów w Rzeczpospolitej, nawiązuje kontakt z Padwą, czyli najlepszą szkołą medyczną, wysyła tam Ursinusa Jana Niedźwieckiego, swojego ucznia z Akademii Zamojskiej, żeby zdobył fakultet medyczny i nauczał na Akademii Medycyny, a jednocześnie, żeby zrobił coś z tymi kołtunami. No i Padewczycy są zafascynowani kołtunami. I Saksonia od Ursinusa słyszy historię, która jest pierwszym, można powiedzieć, naukowym opisem upiora. Historia dotyczy przedmieścia Lwowa. Dzisiaj to jest dzielnica Riasne, wtedy wieś Rzęsna. Umiera tam kobieta, zostaje pochowana w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża za bramą halicką. Ten kościół dzisiaj nie istnieje, południowe mury miasta. I ta kobieta po śmierci zaczyna zjadać całun. Jej ciało jest czerwone, a ludzie dookoła zaczynają chorować i umierać, czyli po prostu spada zaraza. No i Saksonia pisze, że to jest świadectwo o tym, że czarownice, bo uznano tę kobietę za czarownicę, czarownice, kiedy umrą, stają się jeszcze bardziej potężne i one żyją w grobie i zjadając całun, czy obgryzając sobie ramiona nawet, zsyłają zarazę na ludzi. Oczywiście, co trzeba zrobić, i tutaj to jest rzecz, której ty nie masz, a ja mam, trzeba odkopać skąd takie... Skąd wiedzę, nie mam? Może mam. No, przynajmniej nie zademonstrowałaś. Nie. Trzeba to ciało odkopać i uciąć mu głowę rydlem, wtedy wypływa krew. Okazuje się, że ciągle jest żywa krew w tym ciele, zaraza ustaje. Takich przypadków było bardzo dużo, bo później mamy podobny przypadek w Kleparzu, kiedy Kleparz jeszcze nie był częścią Krakowa. Mamy taki przypadek z Poznania, mamy ze Wschowy. Bardzo często jest ten motyw, że właśnie pochowana czarownica staje się upiorem, zsyła zarazę. Więc tak, spray może być przydatny, jest, bo mamy ten element zarazy. Dwa, kamień. Kamień to jest akurat bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy jezuici zaczynają pisać o upiorach, pamiętajmy, że tutaj działamy na pewnym pograniczu wierzeń ludowych oraz chrześcijańskiej, czy też stricte katolickiej interpretacji żywych trupów. Dla jezuitów, czy dla Benedykta Chmielowskiego, autora Nowych Aten, upiory były jak najbardziej realnym bytem. Tworzono je w taki sposób, że znów tu wchodzi czarownica do działania. Czarownica, która trudni się akuszerstwem, oddaje we władanie diabła ciało dziecka przed chrztem. Jeżeli takie dziecko się ochrzci, diabeł nie ma prawa do jego duszy, ale ma prawo do ciała. Wobec tego, kiedy taki człowiek umrze, no to diabeł może po prostu dosłownie
jak założyć na siebie ubranie, założyć to ciało i zacząć wychodzić z grobu. W tej właśnie takiej, rzec można, lekko eschatologiczno-demonologicznej, ale z gruntu chrześcijańskiej interpretacji upiorów, upiór był ciałem zmarłego animowanym przez diabła. I oczywiście Chmielowski pisze, jakimi sposobami to zażegnać, wsadzić w usta jakieś świętości, oczywiście uciąć głowę, najlepiej spalić, bo trzeba zgadnąć, jaką umowę dokładnie czarownica zawarła z diabłem. Ale wchodzi tu w grę jeszcze proboszcz Żuchowski z Sandomierza. Postać znana, niesławna, bo to jest proboszcz, który doprowadził do popularyzacji legendy o mordzie rytualnym. Dosyć taka niefajna postać, ale kiedy on pisał o tych mordach rytualnych, poświęcił cały rozdział strzygom, czyli upiorom, i nawet napisał, że sam jeszcze w latach, pod koniec wieku XVII, w swoim kościele, czyli tak naprawdę prawdopodobnie chodzi tu o bazylikę katedralną w Sandomierzu, widział niewiastę, która 4 niedziele po pogrzebie chusty swe jadła i ucięto jej głowę. No i Żuchowski kończy ten wywód słowami: można kamień w gębę włożywszy paktum, czyli ten pakt czarownic z diabłem, paktum to zepsować, kto by głowy ucinać nie chciał. Więc dobrze, masz kamień, może się przydać. A słuchaj, przepraszam cię, ale wszystko jedno, jaki kamień, czy konkretny? Zazwyczaj stosowano krzemień, ale Żuchowski stwierdza, że po prostu kamień. Można też w usta wsadzić monetę albo jakiś, albo święty obrazek. To jest ciekawe z tą monetą, ponieważ Chmielowski pisze o świętościach. I dlaczego w usta? Otóż w tradycyjnym wyobrażeniu, jeśli popatrzymy na ikonografię, kiedy diabeł opętuje kogoś, wchodzi przez usta. Jeśli popatrzymy na przykład na ikonografię dotyczącą wyleczenia jakiegoś cudownego, odegnania złego ducha z opętanego, to diabełek zazwyczaj wychodzi ustami. Chodzi o to, że jak włożymy tam jakąś świętość, święty obrazek, różaniec, który też masz, to diabeł tam nie wlezie. To jest logiczne, wiesz. Tylko pytanie, dlaczego moneta? Otóż jeżeli popatrzymy na monety, no to co świętego jest w monecie? To jest chyba coś, co się wywodzi jeszcze z czasów późnego Bizancjum, kiedy na monetach były chrystogramy, było przedstawienie Matki Boskiej, czyli moneta też była takim, przepraszam za słowo, semioforem jakiegoś świętego przedstawienia, wobec tego miała jakieś takie uświęcone znaczenie. Wobec tego wsadzenie czegoś w usta, czy to świętego, czy to kamienia, zablokuje tę możliwość pośmiertnego opętania. W Małopolsce często wsadzano na przykład karteczkę z napisanym słowem Jezus. Wsadzamy to strzygoniowi, bo tam są strzygonie, no i strzygoń zostanie zneutralizowany. Z kolei ksiądz Jan Bohomolec, który jest pogromcą wiary w upiory, wymienia też, że niektórzy wsadzają łajno do ust, czyli z drugiej strony nie tylko świętości, ale coś obrzydliwego, bo to jest wiara, że coś obrzydliwego też ma moc odegnania diabła. Przechodzimy do kolejnych rzeczy, które masz, i omawiamy je. Słuchaj, myślę, że tak, bo jeszcze mam sól. Nie działa. Zapomnij o soli. Chodzi o to, że owszem, sypano upiorom różne rzeczy do trumny, ale było to z kolei związane już nie z tą chrześcijańską interpretacją, tylko nazwijmy ją ludową, jakąś, na pewno nie pogańską, bo tutaj musimy rozróżnić pewne wierzenia ludowe, czary ludowe od tak zwanej mitologii słowiańskiej, ale myślę, że o tym jeszcze sobie powiemy. Sypano mak. Przede wszystkim mak sypano na grób, na drogę pogrzebu, sypano do trumny. Kolberg nawet pisze, wsypać pełny pysk, czyli pół kwaterek upiorowi do gęby. O co chodziło? To nie chodzi o to, że mak ma jakieś takie własności usypiające czy coś. Nie, po prostu kiedy trup się ocknie w trumnie, zanim wyjdzie, będzie musiał policzyć wszystkie ziarenka maku. I wiadomo, nie policzy ich wszystkich, bo nie zdąży.
I każdej nocy musi je liczyć od nowa. Czyli jest to taki sposób, który ja nazywam informatycznym, przedłużona pętla, to znaczy zmuszamy upiora nie do zatrzymania aktywności, tylko zajmujemy go jakąś aktywnością, która go zajmie w grobie na zawsze. Kaszubi mieli jeszcze lepszy sposób, dawali, u nich byli wieszczy, dawali wieszczemu do trumny karteczkę z modlitewnika bez słowa amen. Jeżeli nie ma słowa amen, to znaczy, że wieszczy musi tę w kółko czytać, czyli zapętlamy, zawieszamy w gruncie rzeczy takiego upiora. Masz też aniołki. Aniołki mogą się przydać, bo są takim apotropajonem. Niektórzy z księża, nawet biskup Przemyski Sierakowski pisał do benedyktynek w Jarosławiu, w czasie wizytacji w latach 40. XVIII wieku. Pisał tam bardzo różne ciekawe rzeczy, że no, drogie siostry, nie chowajcie psów na cmentarzu obok ludzi, nie wystawiajcie nakręcanej Matki Boskiej, bo to jest bluźnierstwo, zabrońcie wiernym obgryzania alabastrowych figur, bo oni wierzą, że zęby ich przestaną boleć, jak będą obgryzać figury. Więc tam były różne takie barokowe dziwactwa w tym klasztorze, swoją drogą pięknym. No i Sierakowski przechodzi do tego, drogie siostry, przestańcie wreszcie ucinać głowy trupom, bo jak się wam przyśni jakiś nieboszczyk albo wyda się wam, albo nawet zobaczycie, że ktoś łazi, wyłazi z grobu, to nie macie od razu schodzić do krypty, czy odkopywać trupy, obracać je w trumnie, ucinać im głowy. Najpierw trzeba zastosować egzorcyzmy, wodę święconą, Agnus Dei. No i te Agnus Dei, co to znaczy? To są właśnie te agnuszki, czyli właśnie to, co dzisiaj przetrwało, powiedzmy, jako cukrowy baranek na Wielkanoc, czy właśnie jakieś takie święte figurki, święte ikonograficzne przedstawienia. Więc aniołki mogą zadziałać, ale jest to jednak taki dosyć słaby środek. Z kolei świeca, którą masz, bardzo źle. Ponieważ świeca. Piękna, karna. Fatalnie. Świeca to jest wręcz wabik, ponieważ upiory, które były chowane w kościele, zwłaszcza krakowskie strzygonie, kiedy wychodziły z grobu, pierwsze co robiły, lazły na ołtarze i obgryzały świece. I to jest motyw, który się pojawia tak naprawdę wszędzie. To, że jak jest upiór, bo pamiętajmy, że tutaj być może nie wszyscy słuchacze wiedzą, kiedy mieliśmy kiedyś pochówek, to on zazwyczaj był w kościele, w krypcie. To te ślady, te płyty nagrobne, które zazwyczaj teraz mamy po stronach kościoła wmurowane, to są ślady, że po prostu się chodziło tak naprawdę po grobach. No i wiadomo, że jeśli ktoś w kościele wylazł z takiego grobu, to pierwsze co robił, to darł chorągwie, chodził właśnie po ołtarzach, niszczył wyposażenie kościoła, a przede wszystkim obgryzał świece. I to obgryzanie świecy jest powszechne. Czy jest różnica, jaki kolor świecy? Biała czy czarna? Czarna to jest bardzo źle, czy... Myślę, że w liturgii katolickiej chyba czarne świece w ogóle nie były chyba używane. Tutaj chodzi o takie świece z naturalnego wosku. Właśnie strzygonie miały szczególne upodobanie do takiego właśnie naturalnego żółtego wosku. Więc sobie tam właśnie te strzygonie obgryzały świece. Co ciekawe, Jundził, czyli jeden z naszych naczelnych naturalistów, wileński profesor, który uczył historii naturalnej Mickiewicza i oczywiście walczył z wiarą w upiory, nawet w swoim podręczniku zoologii, w części o ptakach, kiedy opisuje sowy płomykówki, pisze, że nie, to wszystko, co tam o upiorach, że obgryzają świece, to jest kłamstwo, bo płomykówki obgryzają świece. I nomen omen, płomykówka u niego jeszcze nazywa się Strix flammea. Dzisiaj się nazywa Tyto alba po łacinie, ale u niego jest Strix flammea. Strix to jest prawdopodobna etymologia strzygi, więc Jundził tak pisze, ale jednocześnie coś tam u niego w tle działa z tymi strzygami. Co sobie zapisałem jeszcze? Woda święcona. Mam całą butelkę. Woda święcona jak najbardziej działa. Woda święcona zresztą jest, wiadomo, na wszelkie zło zawsze zadziała. Tak, ale tutaj mamy świetny przypadek, bo on pokazuje tę ambiwalencję w postrzeganiu upiorów. Kiedy mamy
Zbiór hagiograficzny Jaroszewicza, Matka Świętych Polska, tytuł jest bardzo długi, to jest dzieło, które jest dzisiaj tak trochę wyśmiewane jak Nowe Ateny, że ono jest takie właśnie pobożne, zaściankowe, no, traktowane jest bardzo ironicznie, moim zdaniem błędnie, bo to jest świetna książka, która pokazuje, jak funkcjonowała w XVIII wieku ludowa pobożność. Tam mamy żywot świątobliwej Anny Omiecińskiej. Omiecińska była Brygitką, no nie do końca była Brygitką, bo zmarła w nowicjacie. Nieszczęsna poturbowała się w karecie, przeziębiła się, umarła w Krzemieńcu i tam w kościele jezuitów została pochowana. Kiedy ją pochowano, jej ciało nie rozkładało się. A to, że ciało się nie rozkłada, jest symptomem w XVIII wieku i wcześniej dwóch możliwości. Zresztą, co ciekawe, Czesław Miłosz w Dolinie Issy pisze dokładnie takie zdanie, tylko ciała i upiorów mają tę właściwość, nie rozkładają się. Wobec tego jezuici byli trochę w kropce, a jezuici byli specjalistami od upiorów, trzeba dodać. Czy to jest święta, czy to jest upiorzyca? Wobec tego stwierdzili, że nie będą jej głowy ucinać, przebijać kołkiem, robić jakichś takich makabrycznych zabiegów, tylko wysmołowali trumnę i nalali tam wody święconej, przy czym to była woda święcona nie taka, jaką masz, to była woda świętego Ignacego, żeby ją zrobić, trzeba zanurzyć relikwię. Lepsza woda była, bardziej święcona. Tak, to była taka hard plus 100 do działania, woda świętego Ignacego. Dzisiaj zresztą jezuici nadal robią tę wodę święconą, potrzebne są relikwie Loyoli albo medalik z wizerunkiem Loyoli, no i oni zrobili tej wody naprawdę dużo, bo tę wysmołowaną trumnę wypełnili po brzegi, no i ciało Omiecińskiej pływało w tej trumnie mnie przez parę tygodni i nadal ciało się nie rozkładało, aż w końcu jednemu pobożnemu jezuicie Omiecińska ukazała się we śnie i powiedziała: jak długo jeszcze będę leżeć w tej kąpieli? No i wtedy ta wizja pokazała pobożnym zakonnikom, że to jednak jest święta. I przesadzili. Tak, i wylano wodę, a kult Omiecińskiej w ogóle rozkwitł, nie została beatyfikowana, ale był lokalny kult, więc woda święcona będzie działała jak najbardziej. Co mamy jeszcze? Mamy różaniec. Różaniec ostatni. Jeszcze różaniec. Kołek, ale chyba już o sikowym kołku. A czosnek? Popkultura może na południu gdzieś na Bałkanach zadziała, ale w Rzeczpospolitej... Ale, pięć główek, cztery. Nie. Niestety nie. Nie ma absolutnie żadnej relacji. Może są jakieś takie lekkie wzmianki u ludności huculskiej, gdzie oni robią wianki z czosnku, jeśli panna umrze, ale podejrzewam, że to nie jest apotropaiczne. Więc czosnek niestety nie działa. Różańcem można spętać upiora. Mamy relacje etnograficzne o księżach, którzy właśnie na różaniec łapali, chociaż czasami była to wstęga od manipularza, częściej nawet, łapali upiora i wiązali mu ręce. Co ciekawe, przy różańcu zastanawiam się, czy to nie jest właśnie relikt, takie wiązanie, pamiętam mojego nieboszczyka dziadka, który miał ręce w trumnie związane różańcem, czy to nie jest czasami tak naprawdę nie działanie czysto dewocyjne, tylko relikt właśnie działania apotropaicznego. Tutaj oczywiście nie chcę rozstrzygać, bo to jest praktyka jak najbardziej dzisiaj stosowana religijna, ale wiązanie rąk umarłego zazwyczaj było związane z tym, żeby po prostu umarły nie wychodził. No a jeśli chodzi o kołek, no to powiem tak. Kołek określano w XIX-wiecznej prasie, kiedy opisywano przypadki prawdziwych polowań na upiory, bo takie rzeczy miały miejsce jeszcze w XX wieku, to kołek nazywano walnym środkiem na upiory. Kołek jest po rydlu chyba drugim narzędziem upiorobójcy i kołkiem należy przebić serce upiora, najlepiej tak, żeby go jeszcze przygwoździć do ziemi. Gdzieniegdzie stosowano też żelazne gwoździe, ale kołek, i to koniecznie z osiki, był stosowany powszechnie od
powiedzmy Mazowsza po daleką Ukrainę. I tutaj jest pytanie, dlaczego Osikowy? Jeżeli sięgniemy Tak, właśnie. pracę etnografów, okazuje się, że z tą Osiką coś jest dziwnego, bo są legendy, które są bardzo chrześcijańskie, ponieważ dotyczą roli Osiki w związku z apokryfami. Czyli na przykład na Osice powiesił się Judasz. Albo kiedy próbowano pojmać Jezusa, on się schował w Osiczynie, ale Osika zaczęła drżeć jak Osika i zdradziła jego obecność. Więc ta Osika jest jakaś taka zła. Ale Osikę stosowano apotropaicznie przeciwko czarownicom, przeciwko wszelkiemu złu. Nawet leczono krowy. Jak krowa miała krwiomocz, to nie będę tego opisywał dosyć szczegółowo, kołek osikowy w odpowiednie miejsce krowie wbijano. Ja dobrze cię rozumiem, że tak profilaktycznie to dobrze sobie osiki w ogródku posadzić? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, dobrze mieć osikę. Ale jej rola jest, powiedziałbym, dużo bardziej archaiczna, pierwotna, ponieważ to jest coś, co funkcjonuje wobec żywych trupów nie tylko z dawnej Rzeczpospolitej, ale także wśród syberyjskich szamanów. Otóż to w ogóle, jak powstają upiory, tak jak mówiłem, to zazwyczaj jest czarownica, która wychodzi z grobu, albo to jest właśnie jakiś czarownik, ktoś posługujący się magią, czarami ludowymi, zazwyczaj automatycznie stawał się upiorem. Możemy to powiązać trochę właśnie z szamanizmem syberyjskim. Mamy tam piękną relację zanotowaną w XX wieku przez buriackiego etnografa Hangałowa, który pisze o szamankach, które wychodzą z grobu i co się robi, żeby je zatrzymać. Chowa się je w osikowych trumnach i przebija się je osikowym kołkiem. Na dodatek jeszcze się obraca twarzą do dna trumny. No tu jest pytanie, czy to jest wpływ Słowian na Buriatów, Jakutów i tak dalej? Wiadomo, że funkcjonowały jakieś tam kontakty, czasami bardzo mocne. Pamiętajmy, że nawet zesłańcy syberyjscy, pierwsi polscy, chociażby generał Kopeć, który po powstaniu kościuszkowskim został zesłany, oni bardzo lubili z szamanami sobie poprzebywać. Kopeć nawet dostawał grzyby od szamanów i uznawał, że to jest najwspanialsza rzecz na świecie, kiedy najadł się tych grzybów. I właśnie, czy to jest wpływ słowiański, czy to jest coś archaicznego. Moim zdaniem to jest coś archaicznego. Ta osika funkcjonuje właśnie jako coś apotropaicznego, coś, co broni przed czarami. Wobec tego kołek osikowy możemy powiedzieć, że jest takim bardzo, bardzo pradawnym środkiem. Te dwie metody, kołek osikowy oraz obcięcie głowy, to są środki uznawane za najskuteczniejsze, a jednocześnie są najbardziej archaiczne. To znaczy, no wiadomo, dopatrujemy się ich nawet w archeologii. Wobec tego mamy tutaj świadectwa bardzo, bardzo mocne, że to funkcjonowało od dawna. Jest to w oderwaniu od tej interpretacji chrześcijańskiej, bo pamiętajmy, że dla jezuitów upiór to jest ciało zmarłego opanowane przez diabła, ale dla ludu to jest człowiek, który ma dwie dusze. Nawet jest... Przepraszam, no bo właśnie o to chciałam cię spytać, wiesz, bo mam takie poczucie, że bardzo dużo już jest tych środków, którymi mogłabym się zabezpieczyć. Ja się tak uśmiechałam, bo zastanawiałam się, czy masz również w domu osikowe kołki, jak o nich opowiadałeś, żeby mieć komplecik, wiesz, taki dobry... Nie. Pamiętajmy, że Warszawa akurat to jest miejsce, które jest stosunkowo bezpieczne, aczkolwiek w czasie zarazy dżumy w roku 1624 Łukasz Drewno, który był tak zwanym burmistrzem powietrznym, czyli człowiekiem, który miał zabezpieczyć miasto przed zarazą, on dbał o kwarantannę. Jesteśmy tutaj bardzo, bardzo na czasie. On prowadził tak zwany regest zmarłych, czyli sobie wypisywał, kto umarł, gdzie i ile osób. I tam na przykład chłop na gnoju jeden, dziewka opętana ósemka jeden, orfani u jezuitów 12 i tak dalej, i tak dalej. I jedyny dłuższy wpis, który ma w tym regest,
orkiestrze dotyczy starej szklarki, która kiedy leżała w trumnie, zaczęła jeść chustę. Czyli taki typowy objaw właśnie upioryczny tych pacjentów zero. Zauważyła to służąca, zauważył to syn tej zmarłej szklarki i okazało się, że sprawa dotarła aż na dwór królewski, bo marszałek Łukasz Opaliński usłyszał o tym i on oraz rajcy Starego Miasta stwierdzili, że trzeba tę szklarkę ściąć w trumnie. I drewno, on się wyraźnie dystansuje od tego zabiegu, pisze, że Opaliński kazał, rajcy zalecili, więc on kazał to zrobić, ale widać, że tutaj mam już do czynienia z jakimś pewnym takim zarządzaniem strachem, że on to raczej kazał zrobić, żeby ludzie się nie bali, że tutaj upiorzyca jest i ona będzie jeszcze bardziej zsyłać zarazę. No, mam nadzieję, że teraz już takich zabiegów się nie stosuje, ale to jest taki, można powiedzieć, jednostkowy przypadek z Warszawy. W Warszawie raczej w tej publicystyce oświeceniowej mocno walczono z upiorami. Owszem, wierzono, nawet w XIX wieku czasami było, że upiory ktoś widział w piwnicy, ale Warszawa jest raczej takim miejscem dość bezpiecznym. Słuchaj, powiedz mi, bo ja już wiem, jak się zabezpieczyć, ale powiedz mi, czy można było jakoś przewidzieć, że ktoś ma szansę zostać upiorem? To znaczy, nie wiem, urodził się z dwoma sercami, miał serce nie po tej stronie, urodził się w czepku na głowie. Czy były jakieś takie bardzo oczywiste oznaki, że rodzisz dziecko i myślisz sobie, nie będzie dobrze? Lub przed tak jest. Coś się wydarzyło, tak? Tak jest, tutaj mamy cały kompleks cech upiorycznych, więcej mamy żywe upiory, to znaczy ludzi, którzy za życia wiedzą, że są upiorami i są zazwyczaj ludowymi czarownikami, potrafią rozpoznawać czarownice, inne upiory, jakby to jest kwestia żywych upiorów, jest ogromna i w ogóle dotąd nikt w zasadzie jej nie opisał. Ja opisałem. Polecam, książka wyjdzie, to będzie można poczytać, ale upiory można już rozpoznawać w fazie prenatalnej. Iwan Wachyłewicz, czyli Jan Wagilewicz, wspaniały lwowski etnograf, na którego powołuje się Mickiewicz, kiedy opowiada o upiorach słuchaczom Collège de France, pisał nawet w jakie konkretne święta rodzą się upiory. Kolberg z kolei notuje, że to są dzieci, które były poczęte, kiedy gazdyni ma miesięczny odchód, czyli po prostu dzieci, które w jakiś cudowny sposób poczynają się, kiedy kobieta ma okres. Więc mamy tutaj już w zasadzie znaki prenatalne, znaki natalne, dwa podstawowe. Pierwszy to jest czepek. Czepek jest niezawodnym znakiem wieszczego u Kaszubów. Co trzeba zrobić z tym czepkiem? Trzeba go zasuszyć, przechować, a później, kiedy dziecko ma 7 lat, spalić, dać dziecku ten popiół zmieszany z wodą do wypicia. I to funkcjonuje nawet u Kaszubów, którzy wyemigrowali do Kanady w latach 60., 70. również notowano to wierzenie. Więc czepek zresztą wszędzie funkcjonował jako taki zwiastun cudownych zdolności, nie? W czepku urodzony, wiadomo. No właśnie, teraz to raczej pozytywnie, prawda? Pozytywnie. Jak nie patrzeć, ponieważ upiór tak naprawdę pierwotnie był kimś, kto ma jakąś cudowną moc, że ma dwie dusze i ten czepek był znakiem tej drugiej duszy, która dawała te właśnie jakieś takie superpowers upiorowi. Tyle, że wiadomo, że w pewnym momencie zaczyna się to przekształcać. Z czarownika upiór staje się kimś złośliwym, kimś szkodzącym, zwłaszcza po śmierci. Wobec tego Kaszubi zaczęli palić te czepki tak, żeby w pewien sposób unicestwić tę drugą duszę, która daje te specjalne zdolności. To przynajmniej tak wynika z tych tekstów, które znamy. Zresztą ludzie, którzy się urodzili wśród Kaszubów z czepkami, sami przyznawali, że są upiorami, to jeszcze w XX wieku. Mówili rodzinie, wiecie, urodziłem się w czepku, więc wiecie, jak umrę, to wiecie, co robić. I drugi objaw to narodziny z zębami.
albo z dwoma rzędami zębów, co jest, wiadomo, dużo rzadsze i w ogóle bardzo rzadko spotykane. No, ale to jest naprawdę tragiczne, wiesz, to już... Tragiczne jest to, co teraz opowiem. W roku 1933 we wsi Nowe Chrusty pod Łodzią gospodarz Marcin Socha mógł się cieszyć narodzinami swojego małego synka. Chłopiec przyszedł na świat dorodny, zdrowy, ale miał ząbki. Rok 1933. Zaczęły do niego przychodzić kumoszki, cała wieś i mówić, że no nie, nie, dziecko urodziło się z zębami, to będzie źle, to jest strzyga i przyniesie zgubę całej wsi. Po kilku dniach Socha odciął siekierą głowę swojemu parodniowemu synkowi. Jesteśmy w międzywojniu, a to nadal funkcjonuje. Wiara w ten natalny, przyrodzony symptom upioryzmu i takie dziecko... Własny ojciec wolał zgładzić, niż narażać siebie i wieś na niebezpieczeństwo. O tej sprawie pisały gazety w całej Polsce i wskazując, jaka ciemnota, zabobon funkcjonuje. Co tak naprawdę nie jest zaskakujące, bo w przededniu II wojny światowej niejaki Edmund Miller pod Warszawą wykopał ciało swojej żony i obrócił je w trumnie i pochował w innym miejscu, ponieważ był przekonany, że żona wychodzi i jako upierzyca po prostu straszy go, odwiedza go. Wobec tego tak naprawdę to, co nam się wydaje, że jest w sferze ludowych wierzeń albo jest bardzo archaiczne i to było dawno, nie, to było za życia naszych pradziadków, dziadków. Więc tutaj wracając, te dwa symptomy są oczywiste, ale najczęstszym symptomem, i to jest coś, co przeczy popkulturze, jesteśmy przyzwyczajeni do tych bladych wampirów, czerwona twarz. Było powiedzenie czerwony jak upiór. Czyli jak ktoś miał czerwoną twarz, no to niezawodnie był upiorem. I jak popatrzymy na występowanie frazy czerwony jak upiór, to ona pojawia się w literaturze jeszcze w XX wieku. Ktoś przybiegł zziajany, czerwony jak upiór. Czerwoność twarzy, znak upioryzmu za życia jak najbardziej. Gadanie do siebie. Zwłaszcza krakowskie strzygonie gadają do siebie. To jest oczywiście znak tego, że ma dwie dusze i jedna z drugą gada. Dwa serca... Dwa serca to też jest jakby znak dwóch dusz, bo serce jest interpretowane w ludowej kulturze jako siedziba duszy albo w ogóle jest utożsamiana z duszą. Włosy, które układają się w dwa czubki na głowie bądź jakaś dziwna fryzura, brak włosów pod pachami. Również symptom upioryzmu. Brak włosów łonowych, dokładnie to samo, symptom upioryzmu. Wegetarianizm, symptom upioryzmu. Jeśli dziecko nie chce jeść mięska... Koniec. Ale naprawdę, jeśli dziecko nie chce jeść mięska, a je głównie chleb i mleko, no to będzie upiorem. Zasadniczo za symptom upioryzmu można było wziąć każdą jakąś taką fizyczną anomalię, jakąś chorobę genetyczną, jakąś deformację ciała. Więc tutaj każdy nietypowy, no, mamy tutaj taki tak zwany antropologiczny kompleks cech wybrańca. Jeżeli ktoś zdradza jakieś właśnie takie dziwne cechy fizyczne, ma na przykład znamiona, zwłaszcza w kształcie nożyc, to w Małopolsce i na Śląsku. Jeśli ktoś ma znamie w kształcie nożyc, to będzie strzygoniem lub strzygą. Wiadomo, bo się kojarzy ze strzyżeniem. To jest wtórna ludowa etymologia, ale funkcjonują po prostu przeróżne takie znaki za życia, znaki przyrodzone, znaki fizyczne i nie tylko, jak to gadanie do siebie, lunatykowanie, tak samo. Jeśli ktoś lunatykuje, to znaczy, że po prostu ta druga dusza w nocy wyciąga go i on łazi. Ja muszę porozmawiać poważnie z moimi dziećmi, tak a propos niejedzenia. Zaczęłam się martwić, prawdę powiedziawszy. Ale chciałam cię spytać o najsłynniejsze upiory, no bo tak, biskup z Kamieńca Podolskiego, to jest jedna historia. Druga, którą czytałam, to historia z 1873 roku, dokładnie z 28 lipca, gdzie w prasie można było przeczytać o wydarzeniach
z wsi Tuchla i Sławsko i epidemii cholery, bo to jest bardzo ciekawa historia, jakbyś mógł o tym opowiedzieć, to byłabym ci wdzięczna. No i wydarzenia z 1852 roku, czyli Maksymilian Ossoliński, który w Wieczorach Badeńskich opisuje trębowlę, w której pisze, że o niczym w całej trębowni nie było słychać, tylko o upiorach. Pytanie, czy poza tymi trzema, czterema jeszcze możesz o jakichś takich naprawdę fantastycznych upiorach opowiedzieć, a ja tylko chciałam wtrącić, że mam do ciebie cztery pytania od osób, które nas oglądają, ale to na sam koniec. Wszystkie je zadam absolutnie, bo to są poważne bardzo pytania. Tutaj zacznę od końca, od Ossolińskiego. Ossolińskiego Wieczory Badeńskie wydaje się w połowie XIX wieku, ale to są opowiadania, które dotyczą tak naprawdę końcówki wieku XVIII i właśnie Podola, ziem ukraińskich, okolic Kamieńca, gdzie rzeczywiście wtedy panowała zaraza i strach przed upiorami był wszechobecny. Ossoliński oczywiście wyszydza wiarę w upiory, ale podaje tam kilka takich ciekawych przypadków. Głównie pisze to, że jucha upiora drożej się szynkowała, aniżeli przepalana gorzałka. I to myślę, że warto będzie poruszyć później, dlaczego krew upiora w ogóle była szynkowana. Z kolei biskup Dębowski, to jest przypadek niesamowity, bo mamy biskupa Kamienieckiego. Kto czytał księgi jakubowe Olgi Tokarczuk, to pewnie jest za pan brat z tą postacią. To jest biskup, który rozstrzygał dyskusję pomiędzy frankistami a talmudystami. Oczywiście rozstrzygnął ją na korzyść frankistów, uznając ich za mistyków bliskich chrześcijaństwu i zaczął prześladowania talmudystów. I wkrótce potem umarł. I rozeszła się po prostu miejska legenda, że biskup wychodzi z grobu. Tę miejską legendę opisał w Altonie Jakub Emden, uczony rabin, który był wrogiem frankistów, był takim zatwardziałym, chociaż tutaj nie chcę przesadzać w tych interpretacjach, ale był ostrym talmudystą i on widział w heterodoksji ówczesnej żydowskiej wielkie zagrożenie i również ze względu na to, że biskup sprzyjał frankistom, stwierdził, że on poda dalej tę miejską legendę. Biskup zaczął wychodzić z grobu, bić ludzi, zabijać, rozsyłać zarazę i wtedy katolicy nie wiedzieli, co robić, więc zwrócili się do prawosławnych. Prawosławni uchodzili dla katolików za specjalistów od upiorów. Wobec tego prawosławni zastosowali swoje metody, zazwyczaj egzorcyzm Bazylego Wielkiego, potężny egzorcyzm, który jest w Eucholagionie naprawdę piękny tekst w ogóle, ale coś, co jak się czyta, to czuje się moc tego egzorcyzmu, ale to nie pomogło. Wobec tego Emden dalej pisze o tej legendzie, napisano aż do papieża z pytaniem, czy można biskupowi obciąć głowę albo go spalić. Ale biskup był tak nieznośny, bo obcięli już mu głowę, a on wtedy chodził z tą głową i tą głową bił ludzi. Wobec tego stwierdzi, dobra, spalimy go. Oczywiście Emden pisze, że trzeba było go spalić w tym miejscu, gdzie wcześniej biskup kazał spalić Talmud. Co jest ciekawe w tym wszystkim, kiedy Emden to pisze, pisze po hebrajsku, on musi wyjaśnić swoim czytelnikom, którzy są zachodnioeuropejskimi Żydami, co to w ogóle jest upiór. On pisze hebrajskimi literami słowo upiór i przedstawia tam biskupa jako takiego właśnie słowiańskiego, idealnego, wręcz polsko-ukraińskiego upiora. I pisze, że to po hebrajsku nazywa się mazik, czyli taki szkodnik, demon szkodnik albo mehaszef, czarownik. Więc znowu mamy tutaj tę interpretację, że upiory to są czarownicy równocześnie. Dębowski to jest akurat fascynująca historia, bo ta wiara, która w upiory, która jest ściśle, możemy powiedzieć, słowiańska albo taka altajsko-słowiańska, zaczyna funkcjonować też w społeczności żydowskiej w Rzeczpospolitej. Później mamy kolejnego celebrytę żydowskiego, czyli Zemana Wolfowicza. Absolutnie super ciekawa postać, bo on był jak Benia Krzyk z opowiadań Babla. To był po prostu boss przestępczego świadka w Drohobyczu.
w ogóle rzucał klątwy na synagogę, miał w synagodze, miał w kieszeni wszystkich urzędników i królewskich, i grodzkich, robił co chciał. To był po prostu ojciec chrzestny z Drohobycza. Kiedy go w końcu zamknęli, to on stwierdził, że on się wyrwie z więzienia, chrzcząc się, ochrzcił się. Oczywiście był bardzo bogaty, więc go z więzienia przenieśli do klasztoru, ale tam umarł. A że miał właśnie był majętny i był już chrześcijaninem, to pochowano go w kościele karmelitów w Drohobyczu. No i oczywiście Zelman zaczął wychodzić z grobu. Wobec tego Zelmana wyciągnięto, przebito kołkiem i utopiono w bagnie. Zelman jest też takim celebrytą upiorycznym, głównie ze względu na to, że był to jeden z niewielu upiorów, który, rzec można, nie był Słowianinem. Wiadomo, że ludność żydowska w Rzeczpospolitej miała owszem swoje wierzenia nieortodoksyjne, ale rzadko kiedy te wierzenia, które były typowe dla ludności katolickiej, prawosławnej, unickiej, przenikały do wierzeń żydowskich. Więc Zelman jest tutaj fantastycznym przykładem, jak rzeczywiście te kultury się pięknie mieszały. Tuchla Sławsko zaraz, ale tutaj jeszcze jedna znana postać, Stanisław August Poniatowski. Nie jest upiorem, co prawda, ale on w latach 70. XVIII wieku, kiedy Branicki pacyfikował Konfederację Barską, gdzieś z okolic Stanisławowa pisał: chłopie, co tu się dzieje? Po prostu wokół ludzie wykopują trupy, obcinają im głowy, wyrywają zęby i piją ich krew. Piją krew trupom. Jeszcze o tym nie mów. Dobrze, w każdym razie Stanisław August Poniatowski jakby na własne oczy doświadczył zabiegów antyupiorycznych, więc mamy tutaj naprawdę plejadę naszych postaci historycznych, które piszą o upiorach. No to samo Stanisław Staszic około 1800 roku prowadzi swój dziennik podróży i pisze znowu z Podola notatki, że tutaj są żywe upiory i tu są martwe upiory i jak one działają. Oczywiście Staszic odnosi się do tego niesamowicie krytycznie, ale przekazuje nam bezcenne informacje historyczne na temat ludowych wierzeń z przełomu XVIII-XIX wieku. Z kolei Tuchla i Sławsko. Tuchla i Sławsko to jest przypadek, powiedziałbym, kolejny, bo mamy dwie wielkie epidemie cholery. Jedna, która jest przywleczona przez wojska rosyjskie, które idą pacyfikować powstanie listopadowe, to ogarnia Galicję. Kiedy szaleje cholera, zaczyna się również oskarżanie upiorów, ludzi i żywych, i martwych, którzy roznoszą cholerę. I mamy kilka wspaniałych przypadków. Jeden to jest opisany przez Iwana Franko, czyli wielkiego ukraińskiego pisarza i etnografa. Jego artykuł Spalenie upiorów we wsi na Chujowice. Tak, wiem, że na Chujowice to może trochę zabawnie brzmieć, ale to jest wieś, w której się Franko urodził i tam rzeczywiście spalono żywych ludzi uznanych za upiory. Takie przypadki były właśnie w okolicach powstania listopadowego, głównie w Galicji i to nie wschodniej Galicji, tylko można powiedzieć centralnej Galicji. A w latach 70., kiedy wybucha w Galicji kolejna epidemia cholery, w Tuchli i Sławsku, o czym donosiły gazety w całej Polsce, Tuchla Sławsko, dzisiaj w zasadzie już w międzywojniu Sławsko stało się takim kurortem narciarskim i dosyć modnym miejscem. To są przeurocze miejscowości, obecnie takie karpackie. Tam odbyło się wielkie polowanie na upiory i tak zwane wilkołaki, bo czasami oczywiście upiory identyfikowano z wilkołakami. Trupy wyciągano z trumien, w ogóle zjechali się najlepsi specjaliści od likwidacji upiorów, całe wsie uzbroiły się, wykopywali te trupy, strzelali do nich ze strzelb, ćwiartowali je, przybijali do trumien kołkami. No i oczywiście, i tutaj chyba robię ładne przejście, wyciskano z tych trupów krew i zbierano ją. No właśnie, to jest kolejna rzecz, bo teraz zrobi się poważnie. A mianowicie mam wrażenie, że to, o czym teraz rozmawiamy, pokazuje, że
trochę te wampiry, upiory stają się poszkodowane, tak? Bo w takiej masowej wyobraźni i to w popkulturze troszeczkę, wampir to jest wampir upiór, przychodzi, wypija naszą krew nocą, zniewala nas, lalala, dopije do końca, my zamieniamy się w wampira, a tymczasem historia właśnie zupełnie inna. To picie krwi, czy też w niektórych relacjach zjadanie ludzi, o którym czytamy, jest czysto metaforyczne. To była metafora po prostu zsyłania choroby powolnego wyniszczania. I to obserwujemy tak naprawdę od wczesnego średniowiecza, jeszcze w prawach, czy to longobardzkich, czy karolińskich, gdzie są przepisy prawne po prostu, że jeżeli striga zjadła człowieka, to ma zapłacić karę 200 solidów. Jeżeli na przykład byłbym frankiem i zabiłbym, powiedzmy, biskupa, musiałbym zapłacić karę 1800 solidów. Wobec tego, jeżeli traktować te zapisy dosłownie, to ja tego biskupa powinienem zjeść, bo wtedy zapłacę tylko 200 solidów. Opłaca się. Wobec tego wiadomo, że to zjadanie ludzi czy picie krwi nie jest dosłowne. Jest to po prostu coś, co oznacza zsyłanie jakiejś choroby powolnej śmierci, powolne uśmiercanie na różne sposoby. Często pojawia się zresztą uduszenie, a w wielu relacjach, w większości relacji w ogóle nie ma mowy o piciu krwi. Zazwyczaj jest właśnie duszenie, jakieś podcinanie, czyli w sumie nie wiadomo, o co chodzi. I upiory równie często atakują bydło, a nie ludzi. To jest związane chyba z tym pierwotnym wyobrażeniem upiora, który tak naprawdę był związany z tymi ludami tureckimi, czy też taką federacją ludów tureckich i słowiańskich, dla których hodowla bydła była najważniejsza, a człowiek, który szkodził bydłu, był najgroźniejszy, groźniejszy od wszelkich demonów i potworów. Wracając, jak się zabezpieczyć, właśnie wypić krew upiora. I picie krwi upiora było powszechne. My nie mamy żadnego świadectwa pewnego, że kiedykolwiek jakikolwiek upiór wypił krew człowieka, za to mamy mnóstwo świadectw i to nie etnograficznych, nie jakichś takich mitycznych, wyobrażonych, nie, to są protokoły sądowe, że ludzie wypijali krew domniemanych upiorów. W roku... Czy to był rodzaj szczepionki? Właśnie, to jest, to jest pytanie, bo owszem, to jest takie narzucające się wyjaśnienie. Pamiętajmy, że kiedy szczepionkę wynaleziono, to początkowo był to również magiczny zabieg stosowany przez tesalskie kobiety w Konstantynopolu, które nacinały na znak krzyża ludziom skórę i dawały tam ropę z krost i uważano, że to jest zabieg religijno-magiczny. Ileś podobnych analogii znalazłem, ale żadna nie daje nam wprost odpowiedzi, czy to rzeczywiście jest próba znalezienia szczepionki. Raczej powiedziałbym, że i za tymi pierwszymi szczepionkami jeszcze ludowymi i za piciem krwi upiorów stał ten sam schemat myślenia magicznego, że po prostu jeżeli ja przyjmę coś do siebie, co mi odbiera moją siłę, to wtedy ja zostanę uzdrowiony. Możliwe też, że to było przełamanie tabu, które funkcjonuje jako działanie magiczne wyzwalające moc. To jest bardzo ciekawe. No, mamy proces sądowy z 1720 roku w Przemyślu przed konsystorzem grekokatolickim pod Samborem we wsi Dąbrówka. Mężczyźni odkopali ciało niejakiej Rajny, bo wierzyli, że jest upierzycą. Ścieli jej głowę, chusty w tej krwi maczali, potem krew wycisnęli, z tą krwią placki piekli i wódkę z tą krwią pili. Więc mieszanie na przykład wódki z krwią upiora, tutaj już mamy tę odpowiedź, o co chodziło o Solińskiemu, kiedy pisał, że jucha upiora się drożej szynkowała, aniżeli przepalana gorzałka. No, tę gorzałkę można było zmieszać z krwią upiora i to rzeczywiście chroniło ludzi
przynajmniej tak wierzyli przed działaniem upiora. No placki z krwią też. Co prawda do tych placków oskarżeni się nie przyznali, ale do picia wódki z krwią upiora jak najbardziej. I tych przypadków jest mnóstwo. Jeśli chodzi o wierzenia kaszubskie w wieszczych, czy przypadki ścinania wieszczych u Kaszubów, no to jeszcze w XX wieku mamy opisane dosyć dobrze przypadki, kiedy pobierano odrobinę krwi wieszczego i mieszano ją nawet w czasie czuwania przy zmarłym z kawą. Każdy brał kilka kropelek krwi i wypijano. Dlaczego? No, trop szczepionkowy opisuje dosyć mocno w swojej książce, ale nie jestem na 100% pewny, czy to rzeczywiście chodziło o to. Oczywiście wiem, że to jakby rozmawianie o szczepionkach dzisiaj jest bardzo atrakcyjne i fajne. Warto pamiętać, że jakby u tego przełomu wielkiego jenerowskiego medycyny leżą tak naprawdę zabiegi magiczne, czyli altmed, który stał się medycyną uczoną, którą dzisiaj stara się zanegować altmed. Bardzo ironia historii. Tak mi się skojarzyło to, co mówisz, gdzieś czytałam, nie pamiętam gdzie, ale w jakimś opracowaniu historycznym, że to dodawanie krwi miało też mieć taką moc wzbudzania miłości w kimś. Trochę wydaje się to bardzo upiorne, muszę powiedzieć, ale mam takie poczucie, że z kolei to jest trochę takie przejście od upiora do rzeczywiście takiego postrzegania upiora bardzo romantycznego, to znaczy z tego potwora idziemy w zupełnie innym kierunku, prawda? To jest jakby zupełnie zmienia się jego funkcja, zmienia się jego sposób postrzegania, mamy zupełnie kogoś nowego przed sobą. I nowego, i nie. Pamiętajmy, że romantycy tak naprawdę to, co odrzucają, to odrzucają oświeceniową percepcję upiora. Dla ludzi oświecenia upiory były wielkim problemem. My tego nie wiemy ze szkoły, ale jeśli popatrzymy na źródła, to tak naprawdę polskie oświecenie za jeden z głównych punktów miało właśnie walkę z tym tak zwanym zabobonem, czyli wiarą w upiory. I później, kiedy już oświecenie, te spóźnione dzieci oświecenia, śniadeccy, profesorowie czy Warszawy, czy Wilna uważają, że już nikt nie wierzy w upiory, nagle przychodzi romantyzm i dla nich to jest tragedia, ponieważ romantyzm na nowo wyciąga z ziemi te upiory i dla nich to jest synonim złego smaku, czegoś obrzydliwego, jak można w ogóle. To jest jak jakiś Szekspir. Zresztą Śniadecki pięknie rymuje Szekspiera upiera i uważa, że w ogóle Szekspir to był zły pisarz, bo on o jakichś czarownicach pisał. No, oświeceniowcy chcieli mieć takie łagodne społeczeństwo z takim mieszczańskim smakiem, a tu wyskakuje jeszcze jakiś taki prowincjusz Mickiewicz z Wilna im wiersze o upiorach. To było dla nich oczywiście straszne. Jeśli chodzi o rozprawę Śniadeckiego, Jędrzeja Śniadeckiego, wielki uczony, absolutnie nie należy tego negować, ale romantyków nie znosił i był wobec nich bardzo niekulturalny. No, im wymyślał strasznie. No i pisał właśnie, jakie to zabobony w tych pismach romantycznych, upiory, czarownice. I kiedy Mickiewicz pisze romantyczność, to w pierwszej wersji na końcu ten Jasio jest bezpośrednio nazwany upiorem. Jak popatrzymy na korespondencję Mickiewicza, to dopiero po konsultacjach z Czeczotem wykreślił upiora, bo Jasio był jednak duchem, a upiór to musiał być jednak materialny, to musiał być taki żywy trup. No, ale Mickiewicz daje tam przypis wprost do rozprawy Śniadeckiego. No i Mickiewicz później, 2 lata później, robi to mocne uderzenie Dziadami, w których jest poema Upiór, w którym, która jak pisał właśnie w liście do Czeczota, że wysyłam ci upiora w obliczu, kiedy nie ma dawnych bogów, muza obcuje z diabłami i rodzą się podobne monstra. Więc właśnie Mickiewicz daje do zrozumienia, nie istnieje ta mitologia słowiańska, nie mam się do czego odwoływać, więc odwołujemy się do kultury ludowej. No i co, mamy upiora, mamy dziady, część drugą, mamy dziady, część czwartą i upiór staje się ideałem romantyka w zasadzie. Przecież Gustaw Upiór przychodzi i wchodzi w te sentymentalne
sentymentalne, jeszcze można powiedzieć momentami preromantyczne tyrady, a jednocześnie jest samobójcą. Pamiętajmy, że cenzura, ze względu na cenzurę Mickiewicz wykreślił jedną strofę z Upiora, która jakby wskazywała, że żeby tutaj kontynuować tę miłość, trzeba popełnić samobójstwo. No i następnie ten wspaniały, romantyczny upiór kochanek, którego miłość jest silniejsza niż śmierć, przekształca się w Konrada, który z kolei ma to ukąszenie już wampiryczne. Ale to nie jest tak, że w Rzeczpospolitej, w Polsce, na Litwie funkcjonowało to zaraźliwe ukąszenie upioryczne. Czegoś takiego nie było. To już Mickiewicz zapożycza tak naprawdę z tej tradycji bajronowskiej, która jest mocniej związana z wierzeniami wampirycznymi południowymi. Słuchaj, a to prawda, że Mickiewicz był upiorem? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ pod koniec XIX wieku, jeśli sięgniemy po słownik gwar polskich Jana Karłowicza, przeczytamy definicję słowa wieszcz, człowiek, który po śmierci stanie się upiorem. I początkowo nie znalazłem źródeł, żeby Mickiewicz tak naprawdę miał jakąś aktywność pośmiertną, ale okazało się, że jednak wychodził w wierzeniach galicyjskich chłopów, przynajmniej wychodził rzeczywiście z grobu. Otóż kiedy sprowadzono na Wawel ciało Mickiewicza, galicyjscy chłopi nie do końca wiedzieli, kto to jest. I uznali, przynajmniej tak jeden z publicystów uważał, że słowo poeta przekształcili na poetnik i planetnik. Planetnik to był taki człowiek, który miał moc kontrolowania pogody. A w tym samym czasie zaczęły padać deszcze intensywnie, więc oni zaczęli opowiadać, że deszcze padają, ponieważ Mickiewicza wyrzucono z Francji, bo tam ciągle deszcze padały i teraz u nas ciągle padają. To opracował Seweryn Udziela, znakomity małopolski etnograf, i opublikował w Wiśle. Później zaczęła to publikować Prasa Codzienna i z taką ciekawą refleksją. Mickiewicz marzył, żeby trafić pod strzechy i trafił, ale w jakiej dziwnej formie, jako planetnik, który zsyła deszcze. Na to włączył się sam Udziela i napisał do krakowskiego czasu list, w którym zacytował fragment wywiadu z żoną wójta jednej podkrakowskiej wsi, która opisała wprost, że Mickiewicza już na Wawelu nie ma, ponieważ on w nocy wychodził z trumny i robił właśnie to, co strzygonie. Obgryzał świece, niszczył ołtarze. Wobec tego księża wzięli go z trumny i wrzucili do Wisły, żeby on sobie tam popłynął gdzieś dalej i gdzie indziej zsyłał deszcze. Te wątki mickiewiczowskie przy pracy nad źródłami ujawniały się co jakiś czas. Więc okazuje się, że jednak tak, wieszcz, człowiek, który po śmierci będzie upiorem, sprawdziło się to przynajmniej w wyobraźni galicyjskich chłopów pod koniec XIX wieku. Fascynujące to, o czym mówisz. Zastanawiam się, jak ci słucham, ile z tych wszystkich wierzeń i wyobrażeń dotrwało do naszych czasów? To jest kwestia, której tak naprawdę nie do końca możemy się dowiedzieć, bo jest dosyć duża powściągliwość ludzi, którzy by w to wierzyli. Na pewno jeszcze w latach 60., 70. wśród Kaszubów w Kanadzie wierzono w wieszczych. Niekoniecznie im ścinano w głowy, ale wierzono, że są tacy ludzie. Z kolei ksiądz Jan Persson, wspaniały etnograf i teolog, który badał pod koniec lat 90. naszych Kaszubów na Pomorzu, również zanotował mnóstwo historii. Wobec tego powiedziałbym, że jeszcze do końca XXI wieku wiara, albo inaczej, może nie wiara, ale świadomość w istnienie tych ludzi utrzymywało się.
Jak to wygląda dzisiaj, trudno mi powiedzieć, ale pamiętajmy, że w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku miały miejsce procesy o zniesławienie, bo ktoś kogoś oskarżył o czary i czarowanie krów. Wobec tego mam nadzieję, że gdzieniegdzie jeszcze jakieś wierzenia mogły przetrwać, bo nie mam tutaj nastawienia oświeceniowego. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś chciałby mi opowiedzieć o swoim, nie wiem, dziadku, który miał dwa dusze i trzeba było mu głowę uciąć w grobie, ja bym to z wielką przyjemnością wysłuchał, bo jest to temat... Historię. Oczywiście. To cudownie. Ja mam kilka pytań od osób, które nas oglądają. To pierwsze pytanie. Trudne. Najstarszy wampir, o jakiego spotkałeś? To jest początek XVI wieku. To jest akurat źródło dosyć dobrze znane. Ksiądz Michał z Grabownicy zostaje oskarżony o bardzo wiele rzeczy. Że miał kochankę, albo inaczej, że utrzymywał na plebanii bardzo podejrzaną kucharkę. Raczej wiadomo, o co chodzi, że przepił srebrny krzyż, grał w karty, w ogóle prowadził życie bardzo niesakramentalne, ale najważniejszym zarzutem jest to, że pozwolił swoim wiernym ze wsi Lalin na Podkarpacie odkopać trupa i przebić go kołkiem. I tutaj raczej wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że chodziło o to, że to był upiór. Tutaj od razu zastrzegę, że ja nie jestem archeologiem, i nie, w ogóle ze względu na to, że uważam, że nie mam żadnych kompetencji archeologicznych, nie sięgam do archeologii, ale prace archeologów, chociażby doktora Leszka Gardeły, mógłbym polecić jako taki punkt odniesienia, żeby prześledzić z kolei ślady archeologiczne, które mogą być oczywiście dużo starsze, bo źródła tak naprawdę, jeśli popatrzymy na Polskę, wspominają o upiorach od wieku XVI. I to są takie upiory avant la lettre. Jeszcze nie pojawia się słowo upiór, a pierwsze określenie żywego trupa to nie jest upiór, tylko wieszczyca w ogóle w peregrynacji dziadowskiej, takim bardzo fajnym sowizdrzalskim poemacie z 1600 lub wcześniej. Z kolei, jeśli popatrzymy na źródła czeskie, to w XIV wieku mamy już dwie historie takie mocno upioryczne u kronikarza Neplacha. Jedna dotycząca pasterza, druga czarownicy. A jeśli popatrzymy jeszcze wcześniej, to historie w zasadzie jeden do jednego, jak historie znane z Rzeczpospolitej i później znane z etnografii, pojawiają się, uwaga, w Skandynawii. Więc cały ten świat upioryczny moglibyśmy nazwać jakimś takim światem północnym, światem, gdzie są jakieś takie wierzenia szamańskie, kontakty ludów słowiańskich, germańskich, ugrofińskich i tureckich. Piękne okoliczności do stworzenia świata magicznego. Więc tak, XVI wiek, jeśli chodzi o Polskę czy Rzeczpospolitą, jeśli chodzi o wcześniejsze źródła, mamy ciekawe wzmianki, ale są spoza, że tak powiem, naszego terenu. To trochę było też takie pytanie, czy masz pomysł, dlaczego wampiry zarzuciły Transylwanię i przeniosły się do nas? To nie jest tak, że zarzuciły Transylwanię i przeniosły się do nas, tylko zarzuciły nas i przeniosły się do Transylwanii, niestety. Dlaczego w ogóle słowo wampir jest modne? Przez habsburskich urzędników, którzy opisali pierwsze przypadki właśnie Kisilowa, Arnaut Paole, słynni tacy pierwsi wampiryczni celebryci, którzy zdominowali wyobraźnię ludzi oświecenia, bo to oświeceniowcy głównie pisali o nich, rozważając, czy w ogóle ciało może żyć po śmierci i wprowadzili słowo wampir do literatury niemieckojęzycznej, a stamtąd ono poszło do łaciny i poszło dalej. Tymczasem, zanim jeszcze w ogóle urodzili się ci wampirowie serbscy, opisani przez habsburskich urzędników, to już Pierre de Noyer, czyli sekretarz królowej Gonzagi, pisał do Paryża w latach 50. XVII wieku,
wieku o upiorach z Ukrainy i z Polski, a później pod koniec wieku XVII na łamach paryskiego czasopisma Mercure Galant była cała naukowa dyskusja na temat upiorów, upiorów nazywanych właśnie upiorami lub strzygami, a ich miejscem bytowania była Rzeczpospolita, była Polska, Ukraina, można powiedzieć, że Ukraina oraz polsko-ukraińskie pogranicze. Wobec tego zapomnijmy o Transylwanii, w ogóle o Wladzie Palowniku, w ogóle zapomnijmy, bo to jest bardzo zasłużony hospodar, postać o wielkim, rzec można, późno-średniowiecznym patriotyzmie lokalnym. Został on niesprawiedliwie uczyniony przez Stokera wampirem, ale Rumunia to jest w ogóle stokerowska kreacja. Tak naprawdę to nam zabrano wampiry, to znaczy jeśli chodzi o to, kto powinien się chwalić upiorami i skąd wyszły upiory do świata, to Polska, Ukraina. I tutaj mamy, myślę, że powinniśmy zawrzeć sojusz, żeby odebrać Rumunii pierwszeństwo, jeśli chodzi o wampiryzm. Okej. Słuchaj, kolejne pytanie. Czy byli w Polsce wyspecjalizowani specjaliści, brzmi to strasznie, jako pogromcy upiorów? Czy był taki zawód pogromca upiorów? Tak, byli. Co ciekawe, to byli ludzie, którzy byli żywymi upiorami. Jeżeli ktoś był żywym upiorem, miał tę cechę, że był w stanie znaleźć martwego upiora. I odprawiano nawet, Staszic to opisuje, specjalne rytuały, żeby bardzo podobne do jakichś takich szamańskich rytuałów, żeby odnaleźć tego umarłego upiora. Z kolei ksiądz Bohomolec, ten, który polemizuje z wiarą w upiory, opisuje historię, którą usłyszał od dwóch wiarygodnych ludzi, jak to napisał, o zakonniku upiorobójcy, który również uważa się za upiora, chodzi sobie z toporem po klasztorach i w tych klasztorach schodzi zawsze do krypty, szuka niezgniłych ciał i im tym toporem obcina głowy i wypija oczywiście ich krew. Oprócz tego, że były żywe upiory, które likwidowały umarłe upiory, a czasami też inne żywe upiory, mieliśmy owczarzy. Owczarze to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, bo owczarz, czy też po prostu baca, był zazwyczaj ludowym czarownikiem i zawsze potrafił znaleźć sposób na upiora. Więc wzywano owczarza lub bacę, który radził sobie jakoś z upiorami. Czasami też czarownica. Czarownice, bo tutaj pomijamy bardzo ważny wątek, że upiory po wyjściu z grobu bardzo często przychodziły do żony swojej, do wdowy i mogły nawet z nią mieć dziecko. Sypiały po prostu. Te żywe trupy sypiały ze swoją żoną. Zazwyczaj, kiedy żona miała dosyć, to radziła się czarownicy i wtedy czarownica pomagała jej pozbyć się takiego nieboszczyka. Chociaż to jest oczywiście już sfera bardziej taka bajkowa, ale jeśli popatrzymy na żywe ludzi, którzy uważają się za upiorów, a tacy byli, owczarzy oraz zakonników. Bardzo często mieliśmy też po prostu ludzi duchownych, którzy byli wyspecjalizowani w zwalczaniu upiorów i o tym pisze poetka, znana też z Tokarczuk, Elżbieta Drużbacka, świetna barokowa poetka, która pisze do biskupa Załuskiego całą taką wierszowaną polemikę, poemat, że ci zakonnicy mają obsesję na punkcie upiorów i chodzą właśnie z łopatami, rydlami, toporami i ścinają nieboszczyków. Mieliśmy na pewno łowców upiorów. No może nie byli to wiedźmini, ale też ciekawe postacie. Czy o tym też przeczytamy w twojej książce? Tak jest. Dobrze, to cudownie, bo o książkę będę pytać już na samym końcu. Pytanie kolejne, czy to w Polsce pojawiło się przekonanie, że wampir nie przekroczy płynącej wody rzeki lub nie wejdzie do domu bez zaproszenia gospodarza? Nie, czegoś takiego nie znalazłem w żadnym źródle. W etnografii jest, że upiór czy strzygo nie wchodzi na zaorane pole, ponieważ nie ma prawa do ziemi uświęconej ludzką pracą. To jest dosłowny cytat z Kolberga, co mówię teraz. I że jak się ucieka przed strzygoniem czy upiorem, to trzeba właśnie chodzić przewrociem czy zaoranym polem. I wtedy uda się uciec przed nim. Jeśli chodzi o
te wszelkie takie rzeczy związane z wodą, bez zaproszenia, nie ma czegoś takiego, upiory bez żadnego problemu wchodziły nawet przez zamknięte drzwi do chat, włamywały się, dusiły ludzi, nie było czegoś takiego w żadnej zasadzie relacji, którą znalazłem. Pojawiło się jeszcze pytanie, czy ogień dobrze chronił przed upiorem? To jest ostateczny środek spalić trupa i to pięknie ujmuje w Nowych Atenach Benedykt Chmielowski, że jak znajdujemy upiora, to musimy zgadnąć, jaki pakt czarownica zawarła z diabłem. Na zasadzie, kiedy tego diabła można przegnać, czy kiedy mu się zetnie głowę, czy mu się utnie nogę, rękę. Więc pleban Fillejowski, który jest prostoduszny, ale jest i bardzo praktyczny, pisze: wtedy najlepszy sposób spalić, bo wtedy wszystkie kondycje skończą się na popiołach. I rzeczywiście, jeśli popatrzymy jeszcze na chronografię Komonieckiego, taki wójt żywiecki z przełomu XVII-XVIII wieku, przeczytamy tam, że przy takich strzygoniach, na których już nic nie pomagało, nawet po obcięciu głowy chodzili z głową i tą głową ludzi bili, to wszystko skończyło się dopiero po spaleniu ciała. Więc to jest taki ostateczny środek. Okej. Czy jest taka miejscowość gdzieś na terenach dawnej Rzeczpospolitej, czyli to pogranicze polsko-ukraińskie, gdzie było największe natężenie upiorów? Możemy spojrzeć tutaj na kilka miejsc, gdzie rzeczywiście mamy duże nagromadzenie relacji. Poczynając, idąc od zachodu na wschód, no to mamy Pomorze i Wieszczych, gdzie po prostu mamy naprawdę bardzo dużo relacji kaszubskich, naprawdę fascynujących na temat Wieszczych. Później mamy Małopolskę, okolice Krakowa, gdzie z kolei są strzygonie i jest ich bardzo dużo. Pogranicze polsko-ukraińskie, no to możemy powiedzieć, że od Przemyśla do Lwowa było bardzo dużo upiorów, bardzo często je wykopywano. Tereny huculskie również i bardzo długo się trzymała ta wiara. No i Podole. Podole, no to już naprawdę bardzo, bardzo mocno. Okej, ale nie możesz wymienić jakiejś jednej takiej miejscowości. Nie chodzi mi o to, broń Boże, żebyśmy tam teraz wszyscy pojechali, ale czy rzeczywiście jest taka jedna miejscowość, która ci najczęściej przebijała gdzieś w tych historiach? Nie. Tutaj trzeba by było podzielić palmę pierwszeństwa pomiędzy kilka miejscowości, a bardzo często tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pojedynczymi wioskami, w których coś się działo i to działo się dosyć regularnie. Z kolei tutaj a propos miejscowości, proszę zapomnieć o pewnej takiej fiksacji niektórych historyków, którzy uważają, że jak wieś nazywa się Strzygi albo Wąpielsk, to tam były upiory. Nie było. I w ogóle zapomnijmy o słowie wąpierz. Słowo wąpierz nie funkcjonowało w źródłach, to jest zmyślenie Aleksandra Brücknera i mówimy tylko o tych nazwach, które mówiłem. Upiory, strzygi, strzygonie, wieszczy i wersje tego wąpierze nie istniały. Pytanie następne. Czy jest możliwe, że wiara w wampiry wyparła procesy czarownic? Z taką teorią się spotkałam w jednej z czytanych książek. Tak, to jest teoria Gabora Klanczaja, bardzo dobrego historyka węgierskiego, który na szczęście od tej teorii odszedł. To cytuje Małgorzata Pilaszek w swoich procesach czarownic, ale wtedy Klanczaj już od tego odchodził. Nie wyparło to, ponieważ na pierwotnym poziomie czarownica, czarownik i upiór to była jedna i ta sama osoba. I to potwierdza wiara w żywe upiory, czy w ogóle istnienie żywych upiorów, bo pamiętajmy, że ci ludzie naprawdę istnieli. Naprawdę istnieli ludzie, którzy uważali się za żywe upiory. A z kolei procesy czarownic, owszem, zrezygnowano z penalizacji czarów w 1776, ale jeśli chodzi o samosądy na czarownikach i czarownicach, one zdarzały się jeszcze w międzywojniu, więc to jest pewna taka historyczna iluzja. Okej, a czy to prawda, że doszło do wymieszania wierzeń ludowych z chrześcijaństwem, aby w ten sposób osłabić pogaństwo?
Powiedziałbym, że nie, bo w ogóle mam duży problem ze słowiańskim pogaństwem. Moim zdaniem mitologia słowiańska czy religia słowiańska to jest pewna konstrukcja mocno fantastyczna. My tak naprawdę nie mamy źródeł, żeby rekonstruować pogaństwo słowiańskie. Tutaj odsyłam do bardzo dobrej, choć popularnej pracy Dariusza Sikorskiego o religii Słowian, że tak naprawdę ta religia słowiańska jest pewną konstrukcją wywodzącą się z XIX wieku. Później Geisztor tworzy znowuż mitologię słowiańską opierając się na Dumezilu. Brückner wcześniej tworzy mitologię słowiańską opierając się na własnej erudycji i pewnej powiedziałbym apodyktyczności naukowej, bo on uważa, że on wszystko wie najlepiej. Więc to wniosek delikatny tak naprawdę, do którego dochodzę, to jest to, że tak naprawdę upiory są raczej przejawem ludowego szamanizmu i że Słowianie to tak naprawdę mieli mocno zakorzeniony animizm. Co za tym przemawia? Wiara w dwie dusze, pewne rytuały, które są związane z upiorami, a to, że później jezuici zaczynają interpretować upiory po swojemu, to nie jest raczej chęć osłabienia wierzeń ludowych, co wykorzystania wierzeń ludowych w kaznodziejstwie. Ponieważ jeżeli jezuici mają taki argument, jezuici bardzo lubili egzempla, historię o duchach, które należało przywoływać w czasie kazań. Jeżeli mamy tutaj możliwość przywołania jakiejś historii o umarłych, którzy wychodzą z grobu i że trzeba jakimś świątobliwym sposobem ich zatrzymać, to jest to coś, co działa na korzyść naszej działalności duszpasterskiej. A jeżeli ponadto zaczniemy opowiadać, że to jest dzieło diabła, to tym samym pokażemy ludziom, że diabeł rzeczywiście istnieje. Plus 50 do kazania. Jasne. A jeszcze jest pytanie, czy za upiory mogły uchodzić osoby pochowane żywcem, czyli stąd grozienie całunu, czy raczej zawsze za upiory uchodziły osoby z dwoma duszami, czyli z tymi pewnymi modyfikacjami? To jest jedna rzecz, trochę mi się tutaj kojarzy Skarga, który rzekomo też ostatecznie był upiorem. Tak, co do Skargi, to jest raczej apokryficzna informacja, że on się przewrócił, w trumnie przewrócił. Ale czyli popularna też, tak. Tak, i że coś tam pogryzł też sobie. Oczywiście mamy nawet kilka opisanych w prasie przypadków, kiedy ktoś został pochowany w letargu, a ludzie dookoła zakopywali go czym prędzej, bo uznali, że to... Były dzwoneczki, prawda? Żeby tak, dać tak. Nie umarłam. No, pamiętajmy też o dwóch Chopinach, ojciec i syn, którzy zapragnęli sobie serce wyciągnąć, bo się tego bali. Tyle, że mimo, że mamy rzeczywiście źródła, które wskazują na pochowanie żywcem, pochowanie osób w letargu, ja nie staram się badać takich przypadków, że tak powiem, racjonalnych, bo to sprowadza nas tak naprawdę w tę drogę oświeceniową, że my będziemy sobie negować i mówić, ha, 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 jacy ci ludzie głupi wierzyli w żywe trupy. Ja staram się raczej znaleźć to wyjaśnienie, którym posługiwał się lud, iść w stronę antropologii historycznej, mikrohistorii, oczywiście mając do tego dystans. Nie, nie, to nie jest tak, że ja tutaj mówię, upiory są, ja wierzę w upiory, tylko że to wyjaśnienie owszem jest i mamy takie przypadki, tylko że to jest bardzo, bardzo, bardzo oczywiste. Słuchaj, ja mam jeszcze tutaj widzę jedno pytanie, chyba że ktoś nagle teraz jeszcze zada pilnie. Natomiast niezależnie od tego pytania, które zadam, wszyscy pytają się o twój rydel. Skąd go masz, po co go masz, czy go używasz, czy zawsze tam stoi, czy testowałeś, no po prostu opowiedz o nim. Nie, dostałem na urodziny, to był najwspanialszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałem na urodziny i towarzyszy mi, odkąd piszę książkę. Nie używałem go i mam nadzieję, że go nigdy nie użyję, ale jest pod ręką, jest w pogotowiu. Okej, to pytanie, które miałam zadać, do kogo przychodziły upiory? Czy do jakichś konkretnych osób, które czemuś zawiniły, czy do członków rodziny, czy do kogoś, kto niestety podpadł przyszłemu upiorowi?
Doskonałe pytanie. Zazwyczaj w pierwszej kolejności do członków rodziny i to stosowało się chyba w zasadzie do wszystkich upiorów wieszczych, strzygoni, przy czym wieszczy i upiory te ukraińskie, kresowe przychodziły, żeby tak naprawdę szkodzić, a z kolei strzygonie przychodziły po to, żeby pomagać rodzinie. Więc strzygoń, gospodarz, jak przychodził do żony, to nie tylko się z nią przespał, a czasami spłodził dziecko, co również pomagał. Przepraszam, tu padło pytanie, czy takie dziecko było też upiorem? Nie było upiorem. Nie było upiorem, ale zazwyczaj było blade, mizerne, źle się chowało, ale czasami gąski pasło. Ten strzygoń to pomagał w gospodarstwie, grodził płoty, rżnął sieczkę, krowy karmił, tylko że musiał wracać do grobu. Ale tak jakby motyw najbardziej powszechny to jest odwiedzanie swojej rodziny. Bywało też, że niektórzy ludzie odgrażali się za życia, że będą upiorami i będą przychodzić po śmierci, żeby się na kimś zemścić. Ale nie jest to reguła. Zazwyczaj rodzina jest pierwszą ofiarą. A czy upiory miały płeć? Oczywiście, więcej nawet. Upiory ze względu na to, że miały dwie dusze, potrafiły płeć zmieniać. I to jeszcze za życia. Więc mamy tutaj coś jak... Nie chcę wchodzić w daleką komparatystykę, ale coś jak Two Spirits w wierzeniach ludów północnoamerykańskich, że to byli ludzie, którzy potrafią, że mają właśnie płynną płeć i czasami jednego miesiąca są mężczyznami, drugiego są kobietami. Mamy tutaj w ogóle świetny wątek taki genderowy, jeśli chodzi o upiory. Jeśli chodzi o upiory, które nie zmieniały płci za życia, no to oczywiście i mężczyźni, i kobiety, częściej można powiedzieć są relacje o mężczyznach folklorystyczne, ale jeśli chodzi o relacje historyczne, to z kolei mamy częściej kobiety. A jezuita Jerzy Gengel, który pierwszy w latach 20. XVIII wieku opisuje upiory, pisze, że takie ciała są nazywane ex rutenico upier sin muliebre upierzyca, czyli z rusińskiego są nazywane upier, ale jeśli są kobiece, są nazywane upierzyca. Więc jeśli chodzi o parytet płciowy i rozróżnienie, nie było misgenderingu, mieliśmy i upiory, i upierzyce, i również upiory, które można by powiedzieć, nie wiem, no gender fluid. Ja się tak uśmiecham, bo czy masz swój fanklub, padło pytanie. Można followować moje strony lub mi dać suba, zwłaszcza jeśli ktoś chce, jak ktoś chce mieć wiadomości na temat wydanej książki, to już może odeślę do wydawnictwa Eviva Larte, Eviva przez 2V Larte.org, albo proszę znaleźć fanpage'a na fejsie i śledzić to wydawnictwo. Dwa, Instytut Adama Mickiewicza, dzięki któremu w ogóle zająłem się tym tematem i zmienił moje życie. Dziękuję Annie Szylar i Natalii Cichowskiej, dziewczyny, zmieniłyście moje życie, przez was musiałem to napisać. Instytut Adama Mickiewicza wydaje angielską książkę, która jest antologią źródeł na temat upiorów polskich, ukraińskich, kaszubskich, powiedzmy tych rzeczpospolitych upiorów. Z kolei wydawnictwo Viva Larte wydaje dużo szerszą publikację Upiór, w której przedstawiam jakby pierwszą syntezę upioryzmu w polskiej literaturze. I mnie to dziwi, że jestem pierwszą osobą, która o tym tak szerzej pisze, bo to jest... No, jakby najważniejsze ludowe i nie tylko ludowe, bo i literackie wierzenie w polskiej kulturze. Słuchaj, jeszcze dwa pytania i już nie będę cię męczyć, chociaż cały czas tutaj napływają, więc mam ogromną... Chętnie. Cudownie. Jeśli mogę cię poprosić o to, żebyś potem na te pytania pod naszą rozmową odpowiedział, bo ta rozmowa jest zapisana i ona będzie na wieki wieków, amen, w internecie. Pytanie, jak się ma wiedźmiński bestiariusz do realiów? To jest z kolei bardzo dobre zagadnienie. Wiedźmiński bestiariusz, nie będę tutaj wchodził w jego szczegóły, ale wejdę tylko na pierwsze dzieło Sapkowskiego, dzięki
któremu on zdobył sławę. Opowiadanie zatytułowane Wiedźmin, fantastyka, rok 1986, numer grudniowy. Jest to opowiadanie o Wiedźminie, który ma odczarować strzygę. Możemy myśleć, że to jest czysta inwencja znakomitego pisarza. Tak naprawdę Sapkowski oparł się tutaj na historii z folkloru, którą Kolberg zapisuje w 7 wariantach, a łącznie tych wariantów jest prawie 20. Jest to właśnie historia o królewnie, która umarła, ale miała 2 dusze, więc wychodziła z grobu i zjadała tych strażników, no i ją odczarował, czy też zdjął tę klątwę z niej, oczywiście nie Wiedźmin, tylko albo pielgrzym, albo stary żołnierz, albo jakiś skazaniec, albo sierota, są różne wersje. Historia jest notowana od Wielkopolski po Litwę. To jest taka historia, powiedziałbym, że była na terenie całej Rzeczpospolitej, więc Sapkowski tu mistrzowsko wykorzystał materiał folklorystyczny. No i oczywiście w pewnych innych aspektach historii takich fantastycznych też mamy dobre wykorzystywanie folkloru, ale to, co dzisiaj tak zazwyczaj w popkulturze jest przedstawiane jako strzyga, no to nie jest absolutnie strzyga z wierzeń ludowych, bo strzyga w wierzeniach ludowych to było to samo, co upiór. I to strzyga to mógł być mężczyzna, to mogła być kobieta. Wacław Potocki pisze zresztą świetną fraszkę o strzydze, gdzie kończy się właśnie, że strzydze trzeba obciąć jajca, więc wiadomo, że to raczej mężczyzna był. To powiedz mi ostatnie pytanie, reszty przepraszam, już nie zadam, ale ich jest tu bardzo dużo, począwszy od ciąży, a skończywszy na wiele innych historii. Pytanie, czy na byciu łowcą upiorów można było dobrze zarobić? Na pewno można było dobrze zarobić. Mamy proces sądowy właśnie żywego upiora, który pokonał upiory w jednej z ukraińskich wsi właśnie w czasie cholery z tych czasów początku lat 30. XIX wieku, czyli ta cholera przywleczona przez Rosjan, kiedy było powstanie listopadowe, i został wynagrodzony za likwidację tylko 2 upiorów. Korcem żyta, srebrnym rublem oraz obietnicą, że 3 chłopów mu się wyśle do pomocy przy zbiorach. Więc naprawdę było to niezłe wynagrodzenie, ale jeżeli tutaj jeszcze nawiążemy do historii wiedźmińskich, to z kolei w latach 70. bodajże XIX wieku w prasie pada słowo wiedźmak, który gdzieś tam właśnie pod Mińskiem się pojawił. Wiedźmak, czyli jakiś taki ludowy czarownik. Sapkowski tutaj też korzysta ze słowa wiedźmak, przekształcając je, czy też nie przekształcając, tylko adaptując je do swojej prozy. I wiedźmak z kolei wykonywał swoją robotę tylko za flaszkę wódki. Więc różnie było z tym zarabianiem. Jeżeli były czasy zarazy i upiór naprawdę był bardzo groźny, no to można było naprawdę dobrze zarobić. Ja bardzo Ci chciałam podziękować. Chciałam powiedzieć, że wielką radość sprawiło mi porozmawianie z Tobą, bo naprawdę miła rozmowa o zwłokach jest bardzo przyjemna. To byli żywi ludzie, byli żywi ludzie. Oczywiście, nie, oczywiście. Tak, tak, tak. Więc to była bardzo miła rozmowa. Cieszę się, że zgromadziłam tak wiele rzeczy, z których tylko 3 okazały się przydatne, tak naprawdę. I no i cóż, no, czekamy na Twoją książkę. Mam nadzieję, że dasz znać, kiedy będzie, bo ja... Dwie książki. Chcę je przeczytać, bardzo chcę je przeczytać. I jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Masz bardzo dużo pytań do odpowiedzenia. Ta rozmowa jest zapisana, w związku z czym w każdej chwili można wejść na naszą stronę www.polonika.pl albo też na Facebook Instytutu Polonika i zobaczyć więcej, odsłuchać jeszcze raz, zadać Ci pytania i mam nadzieję, że będziesz odpowiadał. I jak ktoś ma ciekawe historie aktualne o upiorach, to rozumiem, że może do Ciebie pisać, wysyłać zdjęcia, filmy, wszystko. Nie gwarantuję, że odpowiem szybko na wszystkie pytania, ponieważ mam jeszcze przed sobą korektę 2 ostatnich rozdziałów, więc trochę się męczę jeszcze nocami z nimi, ale postaram się i przede wszystkim dziękuję wszystkim i dziękuję Instytutowi i dziękuję Tobie za tę rozmowę.
Było super. Dzięki. Dzięki.